To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Były duże wątpliwości, czy w ogóle będzie co dzisiaj omawiać. Na szczęście konkurs został rozegrany i to w nie najgorszym stylu. Wygrywa Markus Eisenwichler przed Kanem Geigerem, Danielem Huberem, Halvorem Egnerem Graderudem, Piotrem Żyłą, Angela Niszkiem, Yukio Sato, Filipem Aschenwaldem, Mackenzie Boyd Clausen oraz Michelem Heibeckiem. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs wielu przewidywało, że się nie odbędzie. Zdecydowana część też uważała, że będzie jedna loteryjna seria i ja się też tego spodziewałem. I były dwie loteryjne serie, ale ani razu, przepraszam, raz był wyraźny moment, kiedy by zrobiło się bardzo niebezpiecznie, to przy drugim skoku Hamana. Aczkolwiek ogólnie konkurs przebiegał zaskakująco sprawnie, nawet za bardzo ten czas antenowy się nie wydłużył, więc naprawdę jak na prognozy było naprawdę nieźle, tym bardziej, że warunki były w miarę stabilnie, mimo że zawodnicy niektórzy mieli pecha, niektórzy mieli szczęście, niektórzy mieli nadmierne szczęście, tak jak właśnie Haman. Ogólnie w skali powiedzmy od 1 do 10, jeśli chodzi o atrakcyjność do oglądania, no to powiedzmy 7, 8 spokojnie, a jeżeli chodzi o sprawiedliwość, czy też jak to realnie odzwierciedlało jakość zawodników, no to powiedzmy 4, 5. Należy powiedzieć w pierwszej kolejności oczywiście o dublecie niemieckim, tak jak na dużej skoczni Innsbruck 2019. Eisenbichler, typowany jako faworyt, wygrał. Rzeczywiście drugi skok miał fantastyczny, pierwszy nie aż tak dobry. Był na trzecim miejscu, mimo że nie najlepszy skok, to i tak był trzeci. Ale ten drugi skok naprawdę był świetny, chociaż te noty Eisenbichlera, to lądowanie cały czas mu sprawia gdzieś tam mniejsze, większe problemy i bardzo ciężko ten ładny, piękny telemark, który powiedzmy ma na przykład Daniel Huber. Na drugim miejscu Karl Geiger, troszeczkę w cieniu właśnie Eisenbichlera, któremu się częściej zdarzały te fantastyczne skoki, ale Geiger naprawdę równa. Forma też miał dużo szczęścia do warunków, zwłaszcza w pierwszej serii i w drugiej serii zresztą też. Drugie miejsce, też wysokie noty i bardzo, bardzo dobry występ ogólnie Niemców. Zwłaszcza tej czołówki, bo też były słabsze występy, aczkolwiek na przykład Wellingera nie należy posądzać o braki formy czy inne tego typu rzeczy i go poważnie krytykować. Na trzecim miejscu Daniel Huber, zawodnik, który był rozpatrywany jako kandydat do zwycięstwa. Wczoraj bardzo mocno zabłysnął, dzisiaj też w pierwszej serii no było widać, że jemu, przynajmniej tak się wydaje, wiatr ułożył się w ten sposób, że jednak w tej pierwszej części było względnie spokojnie, właśnie w tej drugiej miał bardzo mocny przeciąg i go podniosło i też miał dość wygodnie, łatwo było mu wylądować. Też odległość była duża, bardzo duża i był drugi po pierwszej serii, aczkolwiek no troszeczkę zabrakło. Ten drugi skok był też w miarę dobry, aczkolwiek no troszeczkę pary zabrakło, żeby zrzucić wyzwanie Eisenbichlerowi, bo do Geigera zabrakło punktu z groszami, więc wielki sukces oczywiście. To jest drugie podium tego zawodnika, aczkolwiek przypominam, że jak miał pierwsze podium w karierze, to był Engelberg, to do następnego konkursu nie zakwalifikował się w ogóle do konkursu, no bo o kwalifikacjach, aczkolwiek teraz wydaje się, że jest po prostu w wyższej i równiejszej formie, patrząc na podstawie tych skoków, które odbyły się na przestrzeni ostatnich 3 dni. Na 4. miejscu Halvor Egner Granerud, 6. po pierwszej serii, to był pierwszy z tej czołówki, który skakał, stracił tam trochę na notach i też ogólnie w całym konkursie stracił na notach spokojnie minimum 3 punkty, ale widać, że forma jest u niego wysoka. 4. miejsce to jest wyrównanie życiówki, to nie jest nowa życiówka, on już takie miejsca zajmował kilka sezonów temu. Na 5. miejscu Piotr Żyła, zdecydowanie najlepszy z reprezentantów Polski. Drugi skok był bardzo dobry. Pierwszy dobry, nie rewelacyjny, ale udany po prostu. 6. Angela Niszek. No to było ogromne zaskoczenie, bo jego nikt nie brał pod uwagę. Ja go nie brałem pod uwagę. Nie widziałem, żeby ktokolwiek o nim wspominał, czy to na forach, czy w wywiadach. No ale pierwszy skok był rewelacyjny. Wydaje mi się, że on miał podobną sytuację, co Huber, że oczywiście to się różnie układa w odczytach, ale być może właśnie to się tak ułożyło w najbardziej korzystny sposób, zwłaszcza dla tych zawodników, którzy preferują trochę niższy tor lotu, że w drugiej części właśnie jest ten silny wiatr podnarty i ta prędkość przelotowa może być wykorzystana w bardzo efektywny sposób. W drugim skoku było już po prostu słabiej, nawet nie doleciał do punktu konstrukcyjnego. Warunki też były słabsze, no i 6. miejsce mimo wszystko też, to jest bardzo, bardzo dobre
Wejście w sezon nie tak dobre jak rok temu, ale to jest pierwsza dziesiątka dla Angela Niszka. Siódme miejsce Yukiya Sato, piąty był po pierwszej serii, skakał dobrze, ale tym razem no nie miał ani tego czegoś w tych skokach, ani też samego szczęścia do warunków, żeby być wyżej na podium, bo stać go na to w obecnej formie. Ósmy Aschenwald, jeden skok mu wyraźnie nie wyszedł, gdzie jego prawa narta wyszła pod jakimś dość dziwnym kątem, musiał to korygować. Był dziesiąty po pierwszej serii, ogólnie też solidny bardzo występ. Akurat wydaje się, że to jest mniej więcej na jego poziomie, to ósme miejsce. I wydaje się, że jest w minimalnie niższej formie niż rok temu na tym etapie sezonu, aczkolwiek trudno powiedzieć, jak ta forma będzie się kształtować i czy to jest już sufit, ta najwyższa forma, czy on jeszcze będzie rósł siłę chociażby do turnieju 4 skoczy, gdzie on właśnie w okolicach Engelbergu zaczął przygasać, a być może teraz właśnie gdzieś od Engelbergu jego forma zacznie jeszcze bardziej się wywyższać. Dziewiąte miejsce Mackenzie Boyd-Clausi, to jest naprawdę wielkie zaskoczenie. Zawodnik po pierwsze miał ogromne szczęście do warunków, to nie ma co mówić. W pierwszej serii 1,8, w drugiej 2,0 metra na sekundę. Ale też to fantastycznie wykorzystał w drugiej serii naprawdę, bo pierwsze no to się zdarza, ale drugie to naprawdę no złapało go to powietrze, ale też miał właśnie to przez to powietrze miał świetne warunki, żeby ładnie opuścić się do lądowania, żeby zaznaczyć ten telemark na rozmiarze skoczni, co w Wiśle jest naprawdę bardzo trudne. I wielu miało z tym ogromne problemy, chociażby Eisenbichler ani razu podczas tego weekendu nie lądował naprawdę chociaż tak ładnie jak Mackenzie Boyd-Klaus. I to jest o tyle ważne, że to jest wyrównanie życiówki Boyd-Klausa i to jest kolejny dowód na to, że to jest zdecydowanie najlepszy Kanadyjczyk w stylu V, bo mówi się, że Kanadyjczycy są słabi teraz, że mają tradycje jakieś tam, mówi się Horst Bulał, gdzieś to nawet bezrefleksyjnie jest rzucane, ale trzeba pamiętać, że najlepszy, że to jest najlepszy wynik, to dziewiąte miejsce, czy to Skuln sezon 2013-14, czy konkretne wyniki z dzisiaj. Oczywiście, tak jak mówię, wiatr mu bardzo, bardzo pomógł, bo prezentował się mniej więcej pewnie gdzieś na 20-25 miejsce. Nie ma co się czarować. Był 12 po pierwszej serii i właśnie ten świetny skok pozwoli mu awansować. Ale ostatni raz inny Kanadyjczyk, który znalazł się w czołowej dziesiątce Pucharu Świata, to był Horst Bulał Trondheim 1991 rok. To był jeszcze zawodnik skaczący tylko i wyłącznie stylem klasycznym. Więc to pokazuje, jak bardzo wybija się na tle swoich rodaków Mackenzie Boyd-Klaus i jaka bieda jest, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o Kanadyjczyków, bo na przykład oni punktów w latach 90. po tym, jak przeszli na styl V, tak jak wszyscy, nie zdobywali. Oni dopiero w XXI wieku zaczęli jakiekolwiek punkty zdobywać, chociażby Stefan Reed. I na 10. miejscu Michael Heibeck, 13. po pierwszej serii. Po prostu solidnie, trochę w cieniu innych Austriaków, chociażby właśnie Hubera, Aschenwalda i tego, co niestety spotkało Stefana Krafta. No i teraz już do poszczególnych reprezentacji. 11. Dawid Kubacki był 9. po pierwszej serii. Trochę nie miał szczęścia do warunków, zwłaszcza w drugiej serii. Po drugiej serii ten skok był całkiem niezły, ale no warunki były po prostu dość przeciętne w jego wykonaniu, przy jego skoku, nie w jego wykonaniu. Ale też no on nie pomaga, jakby to powiedzieć, jego styl nie pomaga przy sytuacjach stykowych, czyli że gdzieś ta narta prawa często ma tendencję po wyjściu z progu, że ona jest delikatnie niżej, że on nie jest do końca symetryczny, nie ma tej pozycji w locie jest do końca symetrycznej i też to lądowanie często, tak jak mówiłem, bardzo często gdzieś tam go przechyla na tyły nart, jakby on siadał i właśnie często jeśli nie jest właśnie w tej topowej formie, no to traci. Po prostu traci bardzo dużo punktów. 19. Andrzej Stękała, prawdopodobnie jeden z największych, jeśli nie największy pozytyw, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Tego weekendu były informacje, że miał właśnie wskoczyć za Kamila Stocha do drużynówki. Czy on byłby lepszy od Stocha wtedy? No raczej nie, bo przy tak ciężkich warunkach, no to wydaje mi się, że on by radził sobie niewiele lepiej od Żigi Jelara. Ale naprawdę dzisiaj było bardzo dobrze. 26. miejsce po pierwszej serii. 19 po drugiej, spory awans, naprawdę to bardzo cieszy, bo po sezonie 2015-2016, kiedy on się tak objawił, mówiąc niezbyt ładnie, znikąd, to później gdzieś to rozeszło się po kociach i zawodnik zniknął, był o włos od zakończenia kariery, to co spotkało Krzysztofa Bieguna, on na szczęście się jakoś wylatował i teraz faktycznie wydaje się, że
wskoczył w końcu na ten poziom, że on będzie się cały czas utrzymywał w kadrze i nie na tym gorącym stołku, powiedzmy 6., 7. miejsce. Dalej, Maciej Kot, drugi największy pozytyw, no bo naprawdę on ledwo dostał się do konkursu, naprawdę ten skok był nieudany, ale wykorzystał to bardzo dobrze, bo 22. miejsce po pierwszej serii, 20. po drugiej. Skoki też nie były perfekcyjne, ale też to skręcenie było, ale ono było minimalne. Ja tak małego skręcenia u tego zawodnika nie widziałem gdzieś mniej więcej od 2 lat. Więc to bardzo cieszy. Więc wydaje się, że naprawdę ten skok kwalifikacyjny był wypadkiem przy pracy. 22. Klemens Morańka, 8. po pierwszej serii. No miał strasznie ciężkie warunki. 30 metra na sekundę pod nart. Naprawdę trafił katastrofalnie źle jak na tak niską belkę i nie zamierzam go tutaj w jakikolwiek sposób krytykować. Ten skok był po prostu dobry jak na jego możliwości. Być może to 8. miejsce delikatnie powyżej jego możliwości, ale to jest pozytyw. Wydaje mi się, że zawodnik jak najbardziej się obronił, bo jest to dobra pozycja, patrząc bezwzględnie, nie do końca na wszelki konkurs, ogólnie to jest pozycja dobra. No i Kamil Stoch, 11. po pierwszej serii, ten skok nie był rewelacyjny, był przyzwoity, no ale drugi, no to tak jak mówili to w Eurosporcie, urządził sobie samobiczowanie podczas wywiadu, no trochę tak to właśnie wyglądało, ten drugi skok naprawdę był słaby, dość mocno, bo narty, zwłaszcza lewa narta, kompletnie opadła za progiem, w ogóle nie nabrał wysokości, a że nie miał niesamowitej luty pod narty, która pozwoliłaby podnieść się troszeczkę nad ten zeskok, ale to potrzebowałby minimum 1,5 metra na sekundę, a najlepiej tak ze 2,5, no to niestety to się skończyło najkrótszym skokiem w serii i 27. miejscem. No troszeczkę zamotał w głowach wielu ludziom po tym, jak wygrał kwalifikację w zasłużony styl, bo to naprawdę był fenomenalny skok. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w Kusamo. 29. Stefan Hula był 29. po pierwszej i był po drugiej serii. No dostał się do drugiej serii, być może lekko niezasłużenie, no bo miał dobre warunki, a chociażby Stefan Kraft, o czym powiem niedługo, no nie miał aż tak dobrych warunków, ale są punkty, może się tego cieszyć, 39. 33. Jakub Wolny. No skoki nie za dobre i pozycja też taka nie za dobra. Wydaje się nawet troszeczkę powyżej tego, co realnie co zaprezentował. 35. Aleksander zniszczał skok, nie do końca wyszedł. On spokojnie powinien dzisiaj być co najmniej na tym miejscu, co był dzisiaj Stefan Kula. 43. Tomasz Pilch. No to jest ciekawe bardzo, ponieważ on w ostatnim Grand Prix skakał zupełnie w inny sposób niż nawet podczas letniego Pucharu Kontynentalnego. On kompletnie inaczej wyprowadzał narty po wyjściu z progu, o wiele bardziej płasko, a teraz skacze troszeczkę wręcz jak Georg Szpec ze swoich czasów, powiedzmy sezon 2005-2006, gdzie to odbicie bardzo mocno kieruje w górę. Jeżeli nie złapie odpowiedniego dużego przewyższenia na początku, no to on po prostu spada dość szybko i nie może nawet wykorzystać tego wiatru na dole. No i Paweł Wosek, 48, no ten wykrzywił go mocno po odbiciu i skok był po prostu nieudany. Dalej już liderzy Pucharu Narodów, czyli Niemcy. 2 na podium, świetny wynik oczywiście, ale niektórzy też zaprezentowali się bardzo dobrze. Pius, Paszke, 13 po pierwszej serii, 12 ostatecznie, bardzo dobry, solidny występ. I można się przyczepić, 30 lat wydaje się, że właśnie teraz może mieć ten życiowy sezon, co jest dość ciekawe, bo właśnie jeszcze powiedzmy 10 lat temu, to ten top formy przypadał mniej więcej na 25 rok życia, a jeszcze wcześniej to około 22-23. A teraz to coraz bardziej się przesuwa właśnie na ten przedział 27-30 lat. Dalej, Martin Hawan, 20 po pierwszej serii, 18 po drugiej, ale no tutaj nie wiadomo do końca, co się stało, bo chyba musiał mieć bardzo silny wiatr w pierwszej części skoku, bo skok mu oczywiście bardzo dobrze wyszedł, to był świetny skok. Ale to było jeszcze połączone z tym, że on prawdopodobnie na pierwszej części lotu miał bardzo silny wiatr pod narty, go niesamowicie wywindował. Ja nie widziałem jeszcze czegoś takiego podczas żadnego konkursu wiśle, ani letniego, ani zimowego. On leciał i ta odległość 138,5 metra to absolutnie nie oddaje tego, jak ten skok był odległy. To byłoby spokojnie 145 metrów. Na szczęście zawodnik wycofał się odpowiednio wcześnie, bo jeśli on by spadał z tak dużej wysokości i by na pewno przekroczył 140 metrów, to jestem o tym przekonany, gdyby się nie cofnął,
to no, więzadła krzyżowe prawdopodobnie by tego nie wytrzymały, by się to skończyło tak jak w przypadku Fanemela i ogólnie skoki w okolicach 140 metra na Wiśle Malince, no to nie kończy się zbyt dobrze. Stok podparty, Barda złamał nogę i Fanemel no do dziś nie może się do końca wyleczyć. Co dalej? Dalej Freund. 15 był po pierwszej serii, w drugiej serii no już nie skoczył zbyt dobrze, jeszcze noty miał słabe, ale 25 miejsce to jest najlepsze miejsce od paru, od momentu kiedy on musiał tak walczyć z tymi wszystkimi problemami zdrowotnymi. I brawa za to, że on wraca, że wraca ta żywa legenda skoków narciarskich. Brawa też dla Wellingera, który zajął 39 miejsce, że wraca. No on nie zaprezentował ze sobą niczego nadzwyczajnego, ale no po prostu trzeba na niego poczekać, być może nawet i więcej niż ten sezon. No i 42. Konstantin Szwed nie miał szczęścia do warunków. I do widzenia. Dalej Austria. Wygrała drużynówkę, ale jednak Eisenbichler z Gallagherem wyraźnie przeważyli szale na to, że teraz to Niemcy są liderami Pucharu Narodów. Austria, no ci, którzy byli w czołowej dziesiątce, bardzo fajnie, no bo było ich trzech, ale tylko oni punktowali. 44. Schlierenzauer prezentował się słabo. 32. Stefan Kraft, no naprawdę skok nie był udany, bo musiał bardzo mocno korygować pozycję po wyjściu z progu, lewą ręką bardzo mocno pracować, ale no też warunki mu nie pomogły w żadnym wypadku. I uratował Pero Preutza, który też no, miał strasznego szczęścia do warunków. No i Herl, skok był dobry, ale no odbił się troszeczkę za późno od belki, zagapił się, musiał się dość mocno zaznaczyć to Wittfeld, że nie ruszył, ale no za późno, po prostu za późno i to ruszył dobre parę sekund potem jak zgasło zielone światło. To nie była taka sytuacja jak podczas średniej Grand Prix w Klingenthal w 2010 roku, gdzie Adam Małysz ruszył chyba 2 albo 3/10 sekundy po tym jak zgasło światło zielone, no ale nie odbił się, no to dyskwalifikacja i już to no tak powinno być. Dalej mamy Norwegię. 13. Sander Vossen Eriksen skakał dobrze, też miał farta do warunków, tak jak Mackenzie Burtkow, tylko że no nie lądował tak ładnie jak Kanadyjczyk. 17. był po pierwszej serii, no i jeszcze Anders Hore, 19. po pierwszej serii i 16. po drugiej, to jest życiówka o jedno miejsce poprawione od względem jednego z konkursów w Rasznowie. 24. Mariusz Lindvik. Drugi skok to był najlepszy skok na przestrzeni chyba ostatnich dwóch dni, bo w piątek miał jeszcze jeden dobry skok treningowy i nie zastawił się aż tak bardzo nad tami, troszeczkę jednak dostał się nad narty i troszeczkę nad zeskok, trochę mógł wykorzystać przedni wiatr, ale no prezentuje się przeciętnie, na pewno nie na miarę tego, co miało miejsce w poprzednim sezonie, jak na razie. 36. Tande. Warunki. 45. Johansson, skok nie najlepszy i też warunki. No i 49. Pedersen, no to i jedno i drugie. Dalej mamy Japonię. Japonia, no Sato, mówiłem, prezentował się dobrze. Junshiro miał drugi skok bardzo fajny, bo awansował aż do o 10 pozycji na 15 miejsce. Keiichi Sato z 24 na 17. Też bardzo duży awans, aczkolwiek to nie jest jego życiówka. I Ryoyu. No, Ryoyu cały czas wygląda po prostu bardzo przeciętnie. Drugi skok był no, jeszcze słabszy od tego pierwszego. 23. miejsce po pierwszej serii, no i 27. na końcu. I 41. Daichi to nie miał za bardzo szczęścia do warunków. Dalej mamy Słowenię. Był Laniszek. Ale tak poza tym, no to na pochwały zasługuje przede wszystkim Pawlowczyk, który zajął 20 miejsce. To też nie jest jego życiówka, bo on już miał jeden występ, jeśli dobrze pamiętam, w Sapporo, gdzie był wyżej. 23. Zajc nieco poprawił się w drugiej serii, aczkolwiek też to nie jest rewelacja. 30. Preutz, no on nie miał w ogóle szczęścia do warunków, bo pierwszej ledwo się wybronił, tak naprawdę Kraft zrobił mu prezent. A w drugiej no to dostał wiatr z tyłu i no nie miał żadnych szans jeszcze, no reakcja jego po zobaczeniu wyniku była bardzo wymowna. 38. Jelar, no był ustawiony na ostatniej zmianie, no i no dalej prezentuje się dość przeciętnie, aczkolwiek ciutkę poniżej oczekiwań. I Bartol 39. skoczył niestety tak, jak można było się tego po nim spodziewać. No i Rosja punktów nie zdobyła dzisiaj, co jest wielkim rozczarowaniem, jeśli chodzi o Jewgenija Klimowa.
31 miejsce zabrakło niewiele, ale też te skoki od wczoraj, od konkursu drużynowego naprawdę nie wyglądały tak dobrze, bo te narty gdzieś wychodzą strasznie nisko. Nie było tego płynnego, długiego odbicia, coś takiego jak miał Janne Ahonen swojego czasu, że te narty powolutku dochodziły do ciała i było to bardzo długo to trwało, że to było bardzo płynne. A tutaj w ogóle nie było tego elementu. Przez to, że te narty przez bardzo długi czas były płasko, to on w ogóle nie nabrał wysokości i nie uważam, że on miał ciężkie warunki, tylko po prostu skoczył bardzo słabo. No i 47. Trofimow. No Trofimow miał najlepszy skok, wydaje się, w kwalifikacjach i tyle można o tym powiedzieć. Wystarczyło akurat, żeby się zakwalifikować. I wydaje się, że jest po prostu w tym momencie na poziomie Ilimankowa. I ciekawe, jak to będzie wyglądało w Kusamo i kto zostanie zabrany na mistrzostwa świata, tak, bo wydaje mi się, że młodzi zawodnicy mogą po prostu nie pojechać do planicy, bo nie są doświadczeni, a też te loty są względnie wcześniej, więc wydaje się, że Malkov Sadreyev, no to nie pojadą jednak na loty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać niż na Tagile, bo ja już sobie nie wyobrażam, żeby Sadreyev nie wystąpił w niż na Tagile, bo już rok temu się spodziewałem, że będzie właśnie tam Malkov z Sadreyevem, a jednak wystąpił chociażby Vadim Shishkin, który był statystą na kwalifikacjach. Dalej. Szwajcaria. Szwajcaria, 14 miejsce, Dash Van Denna, prezentował się bardzo dobrze, zwłaszcza drugi skok, który pozwolił mu awansować aż o 7 pozycji na 14 miejsce. Wydaje się, że on właśnie wszedł te buty jakby Pajera jako takiego lidera reprezentacji, który będzie właśnie zbierał te punkty. I Dominik Peter, 36, na miarę oczekiwań. Ciekawe, czy też będzie jakieś tam drobne punkty zdobywał. Wydaje się, że jeżeli będzie miał dobre warunki, to właśnie będzie tak wyglądać, że on będzie od czasu do czasu łapał te punkciki tak, jak to miało miejsce w poprzednim sezonie, a to jest zawodnik wciąż młody, rocznik 2001, czyli na ewentualne Mistrzostwa Świata Juniorów wciąż może się załapać. Dalej. Kanada. Kanada, to już mówiłem bardzo dużo o Wojtkausie, ale podkreślam jeszcze raz, że to jest najlepszy wynik Kanadyjczyka, wyrównany najlepszy wynik Kanadyjczyka, który zresztą sam ustanowił, od kiedy powszechnie zaczął być używany styl V. I też wielkie zaskoczenie, 33. Matthew Soukup, oczywiście miał bardzo dobre warunki, ale jednak 33. miejsce tego zawodnika to jest ogromne zaskoczenie, bo w poprzednim sezonie ja nie wyobrażam sobie, żeby był w stanie nawet przy dobrych warunkach, on też nie miał jakichś ultra genialnych warunków, ale miał po prostu bardzo dobre, że zajmie 33. miejsce. No tak naprawdę, gdyby miał trochę więcej szczęścia, to mógłby nawet zapunktować, a ostatni raz już nie pamiętam nawet, kiedy ostatni raz Kanadyjczycy wprowadzili dwóch zawodników do długiej serii i mówił sam Mackenzie Buskraus o tym, że ciężko jest przygotować się Kanadyjczykom, a naprawdę weszli w sezon bardzo dobrze przygotowani na swoje możliwości, no bo i Buskraus skacze świetnie i Soukup jak na to, co prezentował w poprzednim sezonie, naprawdę poczynił ogromny progres. Dalej, Estonia, Arti Aigro, był 16 po pierwszej serii, dobry skok w pierwszej serii, no drugi nie był zbyt dobry. Nie jest to życiówka, on już był raz 19 tylko samo. Ciekawe, czy za tydzień, jeżeli odbędą się zawody, to on zbliży się właśnie gdzieś do przełomu pierwszej, drugiej, trzeciej dziesiątki, mówiąc prawidłowo. I 46. Bułgaria, czyli Zografski, można jakby to powiedzieć na przemian, mówić Bułgaria i Zografski, no bo Zografski jest personifikacją Bułgarii, jeśli chodzi o skoki narciarskie. No i to jest tyle. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak mówiłem, konkurs był loteryjny, oczywiście, ale było względnie bezpiecznie. To nie były takie cuda, jak się działo chociażby w tą samą parę lat temu, kiedy jeszcze tam nie było siatek przeciwwiecznych. Było w miarę bezpiecznie i konkurs też się fajnie oglądało, aczkolwiek to dobrze, że Haman jednak postanowił troszeczkę skrócić skok, bo mogłoby się to skończyć bardzo poważną kontuzją. No i co? Uważam, że to była przyjemność oglądania tych zawodów. Mam nadzieję, że taka sama przyjemność będzie nam towarzyszyć za tydzień, kiedy to zawodnicy, mam nadzieję, że w jak największej liczbie udadzą się do Kusamo, gdzie prawdopodobnie zobaczymy, co ma do pokazania reprezentacja Finlandii. To tyle. Do usłyszenia.